Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na film, gdzie pokażę Wam top 5 książek romantycznych. Nie jestem w tym dobra. Nie czytam romansideł, nie wzruszam się specjalnie łatwo, a już na pewno nie porusza mnie historia faceta i jego 50 odcieni, która ku mojej zgrozie jest bestsellerem właśnie w kategorii romansów. Nie oglądam też za bardzo komedii romantycznych, a na słowo harlekin wybucham śmiechem. Ale jest taki rodzaj, taki gatunek powieści, który czytam z zapartym tchem, od którego nie mogę się oderwać. Nie doceniam kompletnie współczesnych powieści romantycznych. Są dla mnie zbyt płytkie, zbyt infantylne. Nie umiem się w nich odnaleźć. Co innego? Powieści historyczne. Wszechobecne konwenanse, dystans, elegancja, powściągliwość, maniery. W tej kategorii mogłabym wymienić kilkanaście książek, które naprawdę skradły moje serce i uwielbiam je. Pomimo właśnie mojej niechęci do książek romantycznych w ogóle. Ale skupię się dzisiaj na pięciu takich, które uważam, że każdy z Was powinien przeczytać. Są to przede wszystkim historie osadzone w XVI, XVIII i XIX wieku. Jest też jedna historia bardziej współczesna. To są zupełnie inne czasy, to jest zupełnie inne podejście do okazywania uczuć, do emocji, do budowania związków. To dla mnie taka magia, która ma niepowtarzalny klimat. To są kompletnie inne zwyczaje. Ja się w nich odnajduję doskonale. Dlatego mam dla Was 5 propozycji książek na walentynki. Top 5 moich osobistych romansideł wszechczasów. Jeśli tak jak ja szukacie historii o miłości, w której jest to coś, ten subtelny, spętany konwenansami romantyzm, to zobaczcie koniecznie moje propozycje. Romeo i Julia, Williama Szekspira. Dla mnie to wybór oczywisty. Po raz pierwszy zetknęłam się z dramatami Szekspira w gimnazjum i z miejsca pokochałam wszystkie jego dzieła, jakie udało mi się przeczytać. Podobno do Szekspira trzeba dorosnąć, żeby go docenić. Ja jako lekko nawiedzona i bardzo emocjonalna nastolatka odnalazłam się w nim z miejsca. I tak już zostało. Ta miłość mi nie przeszła i nadal bardzo doceniam wszystkie jego dzieła. Nie czytałam oczywiście wszystkich jego dzieł, ale te, które znam, to bardzo polecam. To nie jest łatwa lektura, to nie jest łatwy język, ani łatwa forma literacka, ale Romeo i Julia to dla mnie historia niemal doskonała. To historia o tej pierwszej miłości, młodzieńczej, tej, którą pamiętamy całe życie, tej, która odbiera rozum, tej, która zdaje się być w tamtym momencie ważniejsza niż cokolwiek innego niż całe nasze przyszłe życie. Fabuły tego dramatu chyba nie muszę nikomu przedstawiać, jako że jeszcze niedawno była to obowiązkowa lektura szkolna. I jeśli jednak jakimś cudem nie znasz tej historii, umknęło ci tych kilkanaście filmów na jej podstawie, to koniecznie przeczytaj. Albo się zakochasz, albo nigdy więcej nie sięgniesz po Szekspira. Anna Karenina, Lwa Tołstoja. To nie do końca jest romans. To jest bardziej powieść psychologiczna, której romans nadał ostateczny wydźwięk i strukturę. To klasyka literatury rosyjskiej, która po dziś dzień uznawana jest za jedną z największych, najpiękniejszych i najgłośniejszych historii o miłości. To powieść o kobiecie rozdartej pomiędzy tym, co konieczne i słuszne, a tym, co upragnione. To historia o miłości, która jest pełna pasji, daje chwilę szczęścia, ale w konsekwencji odbiera wszystko i skazuje bohaterów na społeczne potępienie. To taka historia miłosna, która po prostu nie ma prawa skończyć się dobrze. Ta książka pokazuje niesamowite piękno epoki, jej kunszt, elegancję, jej przepych, ale uświadamia też czytelnikowi niesamowitą przepaść pomiędzy postrzeganiem świata dziś a wtedy. Pokazuje nam kobietę piękną, dumną, lecz jednocześnie niemal całkowicie pozbawioną możliwości decydowania o własnym życiu. A każdy przejaw buntu, indywidualizmu kończy się społecznym wykluczeniem. To niesamowita, poruszająca i emocjonująca powieść, to ponadczasowa historia miłości, z której ponad 900 stronami powinien zmierzyć się każdy, kto szuka tych największych historii miłosnych wszechczasów. Duma i uprzedzenie, Jane Austen. Moje zestawienie top 5 romansów wszechczasów nie mogło się obyć bez tej pozycji. To bezapelacyjnie najlepsza i najgłośniejsza powieść pióra Jane Austen, przepełniona niesamowitym humorem, ironią, ciepłem, jednocześnie zabawna i wzruszająca, z barwnymi, doskonale wykreowanymi postaciami. To kolejna historia o kobiecie, która sprzeciwia się obowiązującym konwenansom, lecz w tym przypadku jej upór i jej bezkompromisowość prowadzą nas do, no cóż, niemalże idealnego zakończenia. Czytając Dumę i uprzedzenie po raz pierwszy rozpływałam się nad uroczą ironią pana Bennet. Śmiałam się do łez z kompletnie oderwanej od rzeczywistości pani Bennet i serce biło mi trochę mocniej na myśl o chłodnym
i wyniosłym panu Darcy. To nie jest zwykłe romansidło. To książka wielowymiarowa, niesamowicie ciepła, niesamowicie przyjemnie się ją czyta. Zdecydowanie nie tylko wielkie romantyczki skorzystają na tej lekturze. To nie tylko historia o miłości tych dwojga, czyli Elizabeth Bennet i pana Darcy'ego. To też historia o rodzinie, o tym, co w życiu ważne i o tym, dlaczego nie warto zawsze godzić się na wszystko, co szykuje nam los, a warto czasem pójść własną drogą. Bardzo, bardzo polecam Dumę i Uprzedzenie. Polecam również oba filmy, które powstały na podstawie tej książki. W jednym rolę pana Darcy, w tym starszym, rolę pana Darcy gra niesamowity Colin Firth, który również przyprawia mnie o mocniejsze bicie serca. A w drugim rolę Elizabeth Bennet gra Keira Knightley. I szczerze powiedziawszy, nie mogę zdecydować się na to, który film podobał mi się bardzo. Oba wam bardzo polecam i przede wszystkim polecam wam książkę. Wichrowe wzgórza Emily Bronte. Jeśli wizja angielskich mokradeł i wrzosowisk przyprawia was o miłe skojarzenia, między innymi z poprzednią lekturą, to przygotujcie się na zmianę o 180 stopni. To jedna z najmroczniejszych i najczarniejszych historii miłosnych, jakie czytałam. To powieść o pięknej, niewinnej, młodzieńczej miłości, która wystawiona na próbę ginie i zmienia zakochanego młodzieńca w żądnego zemsty potwora. Niesamowicie wizualna powieść, która tworzy klimat nie tylko poprzez wydarzenia, ale również poprzez niesamowite opisy miejsc, klimatu, krajobrazu, który otacza naszych bohaterów i który jest równie niedostępny i równie chłodny jak główny bohater powieści. Ta książka uświadamia nam jedno. Wszystko w życiu się zmienia. Czasem jest to powolny proces, czasem dosyć gwałtowny i nieprzewidywalny. Wiemy tylko tyle, że nic w życiu nie jest na zawsze. Jedne wydarzenia mają wpływ na kolejne i nasza historia, nasze życie kształtuje się nieustannie. To powieść o miłości, ale też o złamanym sercu, o zmianie, jaka zachodzi w człowieku pod wpływem złamanego serca. To historia o braku przebaczenia, o tym, jakie konsekwencje niesie ze sobą takie chowanie urazy. I to przede wszystkim historia o zemście i o tym, jaki ona ma wpływ nie tylko na tą jedną osobę, ale też na całe jej otoczenie. Ta książka to romans, który długo nie pozwoli wam o sobie zapomnieć. Spóźnieni kochankowie Williama Whartona. To jest chyba najbardziej wzruszająca książka z całego dzisiejszego zestawienia. Jest zdecydowanie bardziej współczesna niż pozostałe. Jej akcja dzieje się we współczesnej Francji w latach 70., a właściwie to przez kilka miesięcy w roku 75. To jedna z piękniejszych historii miłosnych, jakie kiedykolwiek przeczytałam. I w sumie nie bez powodu znajduje się na ostatnim miejscu, ponieważ bardzo odbiega od wszystkich, które dzisiaj przytoczyłam. To historia o miłości, która pokonała wszystkie bariery, absolutnie wszystkie. To powieść o uczuciu, które połączyło dwóch tak kompletnie różnych od siebie, a jednocześnie tak sobie bliskich ludzi. W perspektywie czasu, te kilka miesięcy, które dzielą między sobą główni bohaterowie, to jest ułamek sekundy, to jest chwila, to jest moment. Ale ta historia pokazuje, że to właśnie sens naszego życia i wszystko, co w nim ważne, to właśnie są takie chwile, to są takie drobne momenty, takie pojedyncze sytuacje. To jest jedna z najbardziej wzruszających i poruszających książek, jakie przeczytałam i zdecydowanie przydaje się do niej pudełko chusteczek. Jej wyjątkowość opiera się o dość nietypowe postaci głównych bohaterów, ale też o takie trochę nierzeczywiste zdarzenia, nierzeczywiste sytuacje, w jakich oni się znajdują. Co jest zresztą dosyć typowe dla powieści Williama Whartona i za to właśnie bardzo je doceniam. Polecam tę powieść raczej osobom o otwartych głowach. Powiem, że nie każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Nie każdy zrozumie jej sens i nie każdy będzie w stanie go w ogóle wychwycić. Niektórym ona może się wydać zbyt dziwaczna, innym zbyt tkliwa i taka nierzeczywista. Dla mnie jest niesamowita. Jest to jedna z moich absolutnie ukochanych książek. Co jest naprawdę nie lada wyzwaniem właśnie jeśli chodzi o literaturę romantyczną, bo tak jak mówiłam, niełatwo się wzruszam. A ta powieść naprawdę poruszyła mnie do głębi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje osobiste podsumowanie top 5 najlepszych książek romantycznych. Historie miłosne, pełne konwenansów, pełne tego dworskiego szyku. Lubię takie historie i myślę, że wam też się spodobają. Dlatego polecam wam wszystkie te 5 książek, o których dzisiaj mówiłam. A jeśli szukacie innych inspiracji książkowych na walentynki, to koniecznie zajrzyjcie do vlogerów książkowych, którzy także zrobili takie właśnie
podsumowanie top 5 romansideł na swoich kanałach. Linki do ich filmów znajdziecie w opisie na dole i gdzieś tu nad moją głową pojawi się link do playlisty z tymi filmami. Gorąco Was zachęcam do zaglądania na ich kanały. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną tych kilku minut. Mam nadzieję, że Wasze walentynki będą bardzo udane, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!